Fundacji Batorego w gronie przedstawicieli świata nauki, administracji rządowej, organizacji społecznych rozmawialiśmy na temat barier i wyzwań stających przed budżetem partycypacyjnym, który w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce. Głosy pojawiły się bardzo różne głosy ze różnych stron, które staraliśmy się zebrać. Budżet partycypacyjny to jest taki budżet, w którym zagwarantowany jest udział i to udział wyrażający się w pewnych władczych rozstrzygnięciach samej społeczności lokalnej. I ten udział w ramach budżetu partycypacyjnego jest określany jako udział bezpośredni i wiążący. Zwłaszcza ten element wiążący jest bardzo mocno podkreślany, ponieważ to odróżnia inne formy zaangażowania mieszkańców. W ramach propozycji zmiany ustawy o finansach publicznych pozycji jednostki pomocniczej starać się zrównać z pozycją jednostki organizacyjnej. Co by to oznaczało? Otóż oznaczałoby to, że tam, gdzie jest jednostka organizacyjna, a jednostka pomocnicza jest tworzona wtedy, kiedy ma jakieś zadanie do wykonania. Tam zarząd takiej jednostki przy współudziale zapewne Rady Dzielnicy, Rady Osiedla, Zebrania Miejskiego czy innego tworu ustalałby plan finansowy w zakresie tych kwot, które Rada Gminy musiałaby już w jakiś sposób określić, no i później po upływie roku, czy czasami to jeszcze jest w czasie roku budżetowego, taka jednostka pomocnicza musiałaby się rozliczyć. Jedną z propozycji to była właśnie powiedziana przeze mnie przez chwilkę propozycja zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedniego stosowania zapisów dotyczących jednostek pomocniczych gminy do jednostek organizacyjnych, do jednostek pomocy. Inną możliwością jest zmiana czy nowelizacja w różnym zakresie ustawy o funduszu sołeckim. Trzecią możliwością jest, jak pamiętam, stworzenie nowej regulacji, która by obejmowała instytucje funduszu jednostek pomocniczych czy tutaj kwestia nazwy mogła być oczywiście zupełnie inna, funduszu dzielnicowego, osiedlowego, jakby to nie nazwać, nie byłoby to na pewno złe. Jedną z takich możliwości jest też utworzenie nowej, czy zbudowanie nowej ustawy, która by regulowała odrębnie kwestie finansowania, czy udziału w budżecie gminy, takich innych niż sołectwa jednostek pomocniczych. Zaletą tej innej regulacji byłoby to, że można byłoby od nowa wszystko utworzyć. Zgadzam się z poprzednikami, którzy mówili, że narasta potrzeba partycypacji, to jest bardzo wyraźnie widoczne. W Państwa działaniach możecie liczbami się posługiwać, ale to jest widoczne naocznie. I teraz jak gdyby staramy się nadrobić pewne zaległości, czyli zbyt późno podejmujemy niektóre działania i przeskakujemy poszczególne etapy. Tak mi się wydaje, że chcemy, mówiąc o takim szczególnie budżecie partycypacyjnym, w którym jest zaangażowana cała społeczność. Jeżeli 40 miast już dzisiaj myśli o takim działaniu, gdzie raczej się o całym mieście mówi, nie poszczególnych jednostkach, a wybory są za rok, to prawdopodobnie będzie znacznie więcej tych miast i później przyjdą rozczarowania, próby wycofywania się. W związku z tym presja będzie narastać. Ja się boję, że to się zamieni w takie działania, gdzie będzie powstawać dużo działań, organizacji, które będą głównie się koncentrowały na prawach, to nam się należy, tak powinno wyglądać. Natomiast ludzie chyba najlepiej się uczą, uczestnicząc, biorąc w tym udział. Ja się zdecydowanie opowiadam, żeby wzmocnić rolę jednostek pomocniczych miejskich, ale również i wiejskich, bo ten proces wcale się jak gdyby nie skończył, on się nigdy nie skończy. Natomiast pan doktor zaproponował w jednych z rozwiązań, żeby przekształcić fundusz sołecki i rozciągnąć na osiedla. Jedna z propozycji. Wydaje mi się, że to było dość trudne, bo różnic między wsią i miastem jest więcej jak w tym uzasadnieniu, na który się pan powoływał, w tym uzasadnieniu do funduszu sołeckiego. Ja myślę, że na wsi budżet partycypacyjny jest bardziej naturalny, że ludzie znają się wzajemnie,
jak gdyby nawet nie wiedząc, przeszli są, rozmawiając na ulicy, spotykając się z rodziną i tak dalej. Plus ta tradycja, to wszystko powoduje, że takie rozwiązanie jest znacznie łatwiej na wsi wprowadzić, jak w mieście. W związku z tym należałoby jak gdyby dwie oddzielne ustawy uruchomić, tą doskonalić, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki, a zastanowić się, jakie rozwiązania byłyby najskuteczniejsze i najlepsze, jeśli chodzi o miasta. Niezależnie od przyjęcia takiego narzędzia, takiego mechanizmu, powinniśmy w ustawie o samorządzie gminnym wzmacniać rolę jednostek pomocniczych generalnie. I nie umiem się odnieść do tej propozycji, żeby zrównać je z jednostkami organizacyjnymi, ale niemniej w kierunku takiej trzeba iść, gdzie one uzyskują w sytuacji podmiotowość, nie pełną osobowość prawną, ale przynajmniej w niektórych działaniach. Dziękuję za to zaproszenie i dziękuję również, że Państwo taką dyskusję podejmujecie, bo myślę, że wśród polityków by się znaleźli chętni, żeby takie propozycje forsować na forum parlamentu, czy rząd może również, ale rzeczywiście jest potrzebny nie tylko nacisk, ale też propozycje merytoryczne. To jest ważne. Myślę, że zwracamy do takich dwóch narzędzi, znaczy dwóch kierunków, w których możemy jakby, znaczy nawet powinniśmy moim zdaniem myśleć o wzmacnianiu właśnie tego jakby uspołecznienia procesów budżetowych, jeśli uznajemy, że to jest ważne. To jest to, co dyskusja toczy, czyli jakby przeniesienie pewnych rozwiązań z ustawy o funduszu sołeckim, czyli jakby wzmocnienie jednostek pomocniczych poprzez to, że zagwarantuje im się mieszkańcom tych jednostek współdecydowanie po prostu o wydatkowaniu części budżetu. Ale z drugiej strony też jest takie to, co wcześniej było, pojawiło się, to jest też do Pana taka uwaga, pytanie, być może, żeby do przemyślenia. Czy jest łatwiejszym, albo też możliwszym sposobem wprowadzenie zapisów do ustawy o samorządzie gminnym, gdzie w kompetencji Rady Miasta będzie zapis o możliwości wyodrębnienia budżetu obywatelskiego i tak jak przykład ma to w konsultacjach społecznych, że wprowadzenie zapisu, że to Rada Gminy podejmuje stosowną uchwałę, gdzie określa zakres, sposób realizacji, środki, które są wyodrębnione do decyzji mieszkańców oraz decyzji mieszkańców będą wiążące, ale już jakby cała ustrojowo-proceduralna kwestia jest pozostawiona do Rady Gminy. To jest mniej kwestia faktycznie rozmowy o samym mechanizmie czy narzędziu, jakim jest budżet partycypacyjny, a jakby to jest krok wcześniej, znaczy to jest jakby idziemy w stronę takiego zmiany po prostu w myśleniu faktycznie o jednostkach pomocniczych. Mi się wydaje, że ta logika powinna być taka, że najpierw należałoby się jednak skupić na tym właśnie, jak uregulować, zmienić, a potem rozpromować przez mieszkańców w ogóle działanie jednostek pomocniczych, a potem ewentualnie się zastanowić, jak można je oprzyrządować w mechanikę budżetu, dlatego że partycypacyjnego, dlatego że ja sobie myślę, że gdybyśmy zaczęli od tego, że miałby powstać jakiś zapis prawny dotyczący takiego miejskiego odpowiednika funduszy sołeckich, to po pierwsze moja podstawowa obawa jest taka, że to by się w wielu przypadkach sprowadziło do tego, że te budżety by się zatrzymały na poziomie osiedli w miastach i bardzo trudno byłoby przeforsować takie modele, w których to wkracza na przykład na poziom ogólnomiejski. Wprowadzając budżet obywatelski na zasadzie pewnego rodzaju przekształcenia, modyfikacji funduszu sołeckiego, jestem głęboko przekonana, że nie jest to w tym momencie dobre narzędzie. Myślę, że bardzo dobrym narzędziem, to jest bardzo konkretna propozycja, myślę, że na pewno warto w nią iść, znaczy warto w tym kierunku podążać, a miasto Gdynia, powiedziałabym, że ma taki zaczątek tego myślenia, mianowicie to, co Pan nazwał Fundusz Jednostek Pomocniczych. Ja tu mówię jako taka bardzo, że tak powiem, robocza nazwa. Chodzi o to, że na przykład w Gdyni jednostki pomocnicze mają naprawdę duży budżet. Taka dzielnica, gmina Grabówek, 30 tysięcy mieszkańców, blisko 6 tysięcy milionów prawie na drogi, chodniki, na rozmaite rzeczy. I to nie jest taki budżet, środki do dyspozycji Rady Dzielnicy, tylko Rada Dzielnicy poprzez organizacje pozarządowe, poprzez samorząd zdobywa te środki też w rozmaitych konkursach. W każdym razie tworzy to, kumuluje to pewien budżet i tam mieszkańcy mają poczucie w takiej Gdyni, że jednostki pomocnicze są ciekawym narzędziem partycypacji społecznej, bo raz są tam pieniądze konkretne, no a dwa jest to jakaś struktura, która rzeczywiście wzmacnia rozwój miast. Mi się wydaje, że tutaj chodziło przede wszystkim nie o narzucenie Radzie Gminy
obligatoryjnego stosowania budżetu obywatelskiego w ustawie, a przede wszystkim o stworzenie możliwości podjęcia działań mające na celu umożliwienie wiążącej decyzji mieszkańców w granicach tej gminy. Można byłoby wprowadzać budżet obywatelski przede wszystkim na zasadach takich, że jasno byłoby to określone, że ta decyzja mieszkańców jest wiążąca, a w jaki sposób by się to dokładnie odbywało, byłaby to pewnego rodzaju dowolność już gmin danej społeczności, jakby ta struktura wyglądała. Teraz popatrzmy, jeśli mielibyśmy w ustawie taki zapis, on by i wprowadzał możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego na zasadach decyzyjności na temat wydatków odnośnie całej gminy, czyli tych spraw ogólnomiejskich, które sięgają znacznie szerzej niż granice poszczególnych jednostek pomocniczych, co w przypadku, gdybyśmy się ograniczyli do wprowadzenia budżetu obywatelskiego tylko i wyłącznie tą drogą jednostek pomocniczych, automatycznie ograniczylibyśmy decydowanie mieszkańców o tych projektach, które wykraczają poza granice jednostek pomocniczych, które są znacznie szersze, które dotyczą struktury ogólnomiejskiej, a jednocześnie mając ten zapis w ustawie, mielibyśmy szansę wprowadzać tak naprawdę budżety obywatelskie również za pośrednictwem jednostek pomocniczych właśnie na podstawie tego toku rozumowania, które pan doktor przytoczył. Bo... Ja bym tutaj prosił dwie kwestie, jeśli chodzi w tej dyskusji, jeśli chodzi o kwestię budżetu partycypacyjnego. Jedną z nich jest na pewno zdefiniowanie barier, tak, które mamy obecnie, które uniemożliwiają albo utrudniają rozwój tego typu inicjatyw, a drugą kwestią zupełnie odrębną jest wsparcie ze strony budżetu państwa budżetów partycypacyjnych. Ustawa o funduszu sołeckim, kiedy była uchwalana, była postrzegana też jako instrument wsparcia dla terenów wiejskich. Jeśli chodzi o kwestie prawne i umożliwienie mieszkańcom rozstrzygania w wiążący sposób o przeznaczeniu środków budżetowych, bo tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewne ustrojowe uwarunkowania. Jeśli chodzi o ten mechanizm, który jest w ustawie o funduszu sołeckim, tam proszę pamiętać o tym, że mamy określone działania organów jednostki pomocniczej, które są zakorzenione w ustawie. Te organy są zakorzenione w ustawie. Jest zebranie wiejskie, jest sołtys, jest rada sołecka i sołectwo jest w zasadzie jedyną jednostką pomocniczą, gdzie mamy formę demokracji bezpośredniej, która de facto jest też organem stanowiącym sołectwo. Jest to zebranie wiejskie. W innych jednostkach pomocniczych mamy już raczej formy demokracji przedstawicielskiej w formie rad dzielnic, rad osiedli, więc w przypadku tych jednostek pomocniczych nie możemy mówić o tym, że mieszkańcy w bezpośredni sposób będą decydować o uchwaleniu danego wniosku jednostki pomocniczej. Wydaje mi się, że trzeba by to było przeanalizować, tak, też w kontekście tego, że uwarunkowań ustrojowych, które mówią o tym, że w jednostkach samorządu terytorialnego mieszkańcy działają za pośrednictwem swoich organów bądź bezpośrednio przez referendum. Tak. Jaki mechanizm można by było stworzyć i czy on jest w ogóle dopuszczalny w obecnych uwarunkowaniach jak ustrojowych, który powodowałby to, że dajmy na to jakaś grupa mieszkańców w jednostce pomocniczej podejmuje decyzję, która wiąże de facto Radę Miasta bądź Rady Gminy. Tutaj jest sporo wątpliwości, im by się trzeba było przyjrzeć i spróbować je rozstrzygnąć. Ja dobrze myślę, że jakby wiązanie budżetu partycypacyjnego i jednostek pomocniczych utrudnia tylko całą dyskusję o budżecie obywatelskim, bo możemy podać przykłady miast, gdzie one są oparte, czy decyzje mieszkańców są oparte o rejonizację szkół, jak na przykład Dąbrowa Górnicza. Można podać przykłady, gdzie są oparte o Dom Kultury Warszawa Śródmieście, o jednostki pomocnicze, a także o na przykład okręgi wyborcze. I w każdej z tych przypadków to jakby została ta decyzja wypracowana, nie wartościując, która jest najlepsza, ale jakby kanalizując to wszystko w kierunku jednostek pomocniczych, jakby komplikuje się ta dyskusja. Myślę, że najpierw warto by było wypracować standard, to
czym będzie ten budżet, czym nie, kiedy możemy mówić, że to jest budżet obywatelski, a kiedy tylko jakaś procedura, która daje wrażenie wpływu na budżet, a później ewentualnie osobno toczyć debatę o charakterze jednostki pomocniczej, bo to jest moim zdaniem zupełnie też trochę inny temat. Tak, proszę mnie, jeżeli mógłbym, tak tylko wzmiankowo, bo to, co Państwo mówicie, to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo dobrze, że takie głosy padają, bo tylko na zasadzie pewnych, no, krytycznego odniesienia można wypracować coś wspólnego. Ale w ostatnim roku zauważyłem pewną taką, może nieprawidłowość, ale sytuację. Otóż w kilku, nawet dużych miastach, rady miast podejmują uchwały o tym, żeby tworzyć na swoim terenie sołectwa. Tylko dlatego, żeby mieć ten udział. Na przykład Kraków, no w końcu miasto nie takie malutkie, ale chce, no na razie tak 16 gdzieś tam, ale nie byłoby przeszkód, gdyby nawet i dzielnice w taki sposób jakby mogły korzystać. Ale z tej dyskusji wynika, że rzeczywiście chyba nawet prostszym sposobem był i dającym większe możliwości, ale też mniejszy sposób ograniczający rady miast bądź miasta, to jest kwestia zastanowienia się nad tymi zapisami, które umożliwią albo wzmocnią kompetencje rady gminy, które umożliwią wyodrębnianie środków z budżetu obywatelskiego wraz z określaniem procedury, w jaki sposób to ma przebiegać. Ja chciałem tylko przypomnieć taką pewną prawdę, że fundusz, budżet partycypacyjny czy fundusz sołecki to są tylko narzędzia. W zasadzie o co nam chodzi? Chodzi nam o większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji, współuczestnictwo i oni wyraźnie wyrażają taką wolę, więc nie można jednym działaniem tej kwestii rozstrzygnąć. Trzeba całą gamę działań podejmować. W związku z tym jest potrzebny jak gdyby taki plan, gdzie na finiszu jest to rozstrzygnięcie najbardziej odpowiednie, adekwatne do obecnej sytuacji, ale jednocześnie jakaś droga do pokonania, dlatego mówiłem o tych małych krokach. Więc z jednej strony jest absolutnie uprawniona dyskusja nad większą rolą jednostek pomocniczych. Ja nie postuluję czwartego stopnia, ale zwiększenie tych możliwości. A z drugiej strony rzeczywiście warto, tak jak panowie mówiliście, znaleźć takie rozwiązania, które wydaje się być może nawet nie jakieś specjalnie skomplikowane, które budżet partycypacyjny umocnią i pozwolą w jego funkcjonowaniu i rozwijaniu. Więc no, taki apel do państwa, żeby kontynuować tą dyskusję, to myślenie, bo chyba przynajmniej w niektórych sprawach rozwiązania nie będą takie trudne. Też jest dobry sposób. Chyba dobry taki, żeby kilka przynajmniej na początku instrumentów przyznać społecznościom lokalnym, poczekać rok, dwa, trzy, dokonać oceny, jak społeczności z tymi instrumentami sobie radzą, lepiej, gorzej, po czym można to zweryfikować albo pójść w dalszym kierunku. Konkluzja naszej dyskusji polega na tym, że konieczne są kolejne spotkania, kolejne dyskusje, dodatkowe jakby ekspertyzy, które określą możliwości rozwoju i to, co zostało zapoczątkowane, jest ważnym krokiem na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji na poziomie gmin i miast.